Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, woła. Błogosławieństwo Ojca, Ojca Chrzestnego, błogosławieństwo Twojego Ojca, niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze Pańskiego życia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech się Bóg prowadzi, ukręci w swojej może ścieżka, ale myślę, że tak by pasuje, że będzie wszystko na pierwszym miejscu. Jak mówimy, że Bóg na pierwszym, wszystko na pierwszym.
Dzisiaj, parafrazując słowa tej religijnej, dziecięcej, komunijnej piosenki, chciałoby się wyśpiewać: uroczysty dzień prymicji jest największą mą radością. Bardzo serdecznie, księże Jakubie, witam w naszej parafialnej wspólnocie, która przecież jest Twoją parafią, Twoim domem. Witam Twoich najbliższych. Witam kapłanów. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj i z parafii, i tych wszystkich, którzy przyjechaliście z różnych miejscowości, aby wspólnie z księdzem Jakubem przeżywać jego pierwszą, a tak naprawdę drugą, bo pierwsza była z księdzem biskupem, arcybiskupem w czasie święceń, ale mszę świętą prymicyjną. Do Chrystusa i Twoja wierność Chrystusowi, choć dziś jest na szczycie, jutro była dużo większa niż dzisiaj. Odprawię więc tę mszę świętą, módl się w naszych intencjach, błogosław nam, a my wszyscy bierzmy udział tej nie tylko radości księdza Jakuba, ale w początku jego kapłańskiej posługi. Niech ta droga, której także i my mamy swój udział przez dzisiejszą modlitwę oraz poprzez inne wydarzenia, będzie dla księdza Jakuba wzmocnieniem i darem. Choć tak naprawdę największym i jedynym darem jest sam Bóg. Dziękuję za te słowa przywitania. Ja tę mszę świętą sprawuję w intencji waszej, w intencji tej wspólnoty parafialnej, z księdzem proboszczem Markiem na czele, z księdzem Robertem, z kapłanami, którzy niegdyś pracowali w tej parafii, z kapłanami, którzy wywodzą się z tej parafii i za wszystkich wiernych, którzy przynależą do tej wspólnoty parafialnej, jak również o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie mogli uczestniczyć w najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i nam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślałem Tobą, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Wszechobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i nas, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Thank you.
dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, porzącego 12 par worów pszenni, a on przy 12. Wtedy Eliasz podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił wody i pobiegłszy za Eliaszem powiedział: pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Oto słowo Boże. Bogie będą dzięki. Pan będzie dzięki.
żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich. Lecz on odwróciwszy się zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Wyszedłem, stała święta Agnieszka. No, nareszcie jesteś, powiedziała. Myślałam, że poszedłeś do nieba prosto po asfalcie i że cię to z nagrodą od ministra i że cię diabli wzięli. Wybacz, księże Kubo, Jakubie, że rozpoczynam to prymicyjne kazanie wierszem, który już tutaj powiedziałem na jubileuszu księdza proboszcza. Prosiłem cię, żebyś mnie zwolnił z tego zadania głoszenia kolejny raz w naszym kościele świętej Klary kazania prymicyjnego, ale jednak pozostałeś niezruszony w swoim wyborze. Zatem niech doświadczenie mojego kapłańskiego życia, tak jak mnie Pan Bóg po drogach kapłaństwa do tego, do tej chwili prowadził, będzie też jakimś motywem tego słowa, które dzisiaj tutaj do was wszystkich kieruję. Czcigodna mamo, czcigodni bliscy, babciu, krewni, przyjaciele, znajomi, cała wspólnota parafialna, droga służba liturgiczna, droga prawo muzyczne, organiści, wszyscy tam pięknie koncertujący, czcigodni kapłani, ojcze duchowny, niektórzy wiedzą, że byłem przez 3 lata w Rosji. Kiedy kończył się 1 rok mojego pobytu w Rosji, musiałem przejść procedurę uzyskania kolejnej wizy pracowniczej. Wiązało się to z pójściem do 5 lekarzy na upokarzające badania, bo wiadomo, że do tamtego najbardziej idealnego kraju poza Koreą Północną na świecie, drugiego w kolejności, obcokrajowcy nie mogą przywieźć, nie daj Boże, jakiegoś zła w sobie, jakiejś choroby ich pozarażać, więc muszą cię najpierw zbadać, zanim ci dadzą pozwolenie na pracę. Tam, gdzie musiałem być osobiście, byłem osobiście, więc poszedłem na te badania. Czasem stało się tam w kolejce kilkuset osobowej, czekając na swoją kolej, między Tadżykami, Uzbekami i innymi jeszcze z dawnych, dziś już niepodległych państw, ale z dawnych republik radzieckich, którzy szukali lepszego życia, mimo wszystko, w tej jednej z wysp Rosji, wysp dobrobytu, jaką był dawny królewiec, obecny Kaliningrad. Oni wszyscy tam mówią, że są 3 wyspy dobrobytu. Moskwa, Petersburg i Kaliningrad. A wszystko inne to jest czarna rozpacz. Tak mówią sami Rosjanie. Więc do tych 3 wysp zewsząd próbują się dostać. Kiedy przyszedłem badania, trzeba
Więc ona w tej mrówczej takiej pracy codziennie od okienka do okienka załatwiała te wszystkie formalności, miała nasze upoważnienie. I przyszedł moment, kiedy trzeba było moją wizę, która pozwalała mi na kolejny rok zostać i pracować tam, odebrać. Był to ostatni lipca. Był to wtedy czwartek. I poprosiła mnie, żebym ją podniósł do tego urzędu wizowego, bo śpieszy jej się do domu. Ja ją podwiozłem. Poszła po 15 minutach, wraca, zdziwiony jestem, że tak szybko, a ona mówi do mnie, że tam wszystko jest zamknięte. To ona nic z tego nie rozumie. No ja tym bardziej nic z tego nie rozumiem. Okazało się, że to był dzień wolny od pracy w tym urzędzie. I ona powinna to wiedzieć, no bo była tam już setki razy. I na drzwiach, jak się potem okazało, było to napisane, że czwartek to jest dzień wolny od pracy. Po rosyjsku wychaduj. I nagle zdałem sobie sprawę, była to mniej więcej 11 w południe, że legalnie jestem w Rosji do północy. Jestem jedynym księdzem na cały Kaliningrad i na połowę obwodu, bo wszyscy inni pojechali na wakacje, tak się umówiliśmy. I myślę sobie, Boże, co ja mam teraz zrobić? Mam jeszcze dwa pogrzeby, które muszę odprawić i mszę wieczorną. No więc odprawiam te dwa pogrzeby w takiej dość dalekiej odległości od siebie. Wieczorem o 19 mszę świętą i na koniec tej mszy świętej mówię do moich parafian, słuchajcie, teraz módlcie się, żebym zdążył wyjechać przed północą, żebym zdążył przejechać granicę. Dzwoniłem do proboszcza, on nie wie, co robić. Dzwoniłem do dziekana, on nie wie, co robić. Nikt nie wiedział, co robić. Ale wydawało mi się, że muszę wyjechać, nie mogę zostać. Więc szybko w samochód, na granicę, godzinę trwał dojazd do granicy, a na granicy kolejka samochodów na 6 godzin. Polacy wtedy jeździli tam po paliwo, było dwa razy tańsze i był ruch bezwizowy, który, jak wiemy, został po wizycie Ojca Świętego w Polsce i po zjeździe NATO zamknięty i już nie przywrócony. Więc Polacy jeździli po paliwo, a Rosjanie jeździli po żywność. Odmówiłem pod Twoją obronę. Wsiadłem do samochodu i wróciłem do parafii. O północy byłem już w Rosji nielegalnie. Następnego dnia ta pani już nie chciała pójść ze mną do urzędu. Powiedziała, że nie, muszę iść sam. I najlepiej, żeby poszedł ktoś ze mną jakiś ważny. Ktoś jeszcze jakiś ważny. Nigdy ważny ze mną iść nie chciał. Zresztą nikogo nie było. Wziąłem pana, który pracował u nas, Polaka, który został, i jego żonę Rosjankę. I pojechaliśmy razem. Przyjechaliśmy, była godzina 10:00. Do urzędu. Pani, która zajmowała się wizami, spóźniła się do pracy tylko 40 minut. Przede mną była na szczęście tylko jedna osoba. Do innego okienka kolejka wychodziła aż na zewnątrz. Mniej więcej za 10:11 jestem w tym pokoju i pani mnie pyta, patrząc na mnie, już nie zna z widzenia, bo moja wiza leży pierwsza na wierzchu do odebrania. I pyta mnie, co ja chciałem. A ja mówię do niej, że odebrać tę wizę. I ona nic się nie odzywa, patrzy się na mnie, mijają minuty, tak wieczność prawie to trwa. W końcu bierze tę wizę, wkleja ją do paszportu i pyta mnie, a czy zarejestrowany, zameldowany, za każdym razem, gdyby się przekraczało granicę, trzeba było się meldować. Znowu jest horrendalna procedura wypełniania dokumentów przy stronę A4 cyrylicą, stania znów w długich kolejkach, żeby to zrobić. Czy to zameldowanie, które mam na tamtą wizę, mimo że nie przekraczałem granicy, jest aktualne? Czy ono po prostu jest dalej, funkcjonuje na kolejną wizę? Powiedziała mi, że nie. I powiedziała, żebym zdążył dzisiaj się zarejestrować. Tam w piątek pracują tylko do 13:00. Jesteśmy za 20:13. Jestem 52 w
kolejce nie weszła jeszcze 25. osoba. I tak patrzę się i mówię, no cóż, chyba się nie uda. Ale ta moja znajoma Rosjanka, żona tego Polaka, taka rzutka kobieta, zaczęła się rozglądać, mówi do jednej pani, która teraz ma wchodzić, a ona jeszcze wypełnia te dokumenty. Kochana, ty uważaj, ty się skup, bo jak ty zrobisz błąd i będziesz musiała przepisywać, to ci kolejka przypadnie. No i ta biedna kobieta tak się skupiła nad tym pisaniem, że jak przyszła jej kolej, to ta moja znajoma z moimi dokumentami wypchała się bez kolejki, miała moje upoważnienie, ona mi załatwiała to zameldowanie i czekam. Ja nie zdążyłem nawet za nią wejść. Stoję na tym korytarzu, 7 minut mniej więcej to trwa, nagle widzę, urzędniczka z moimi papierami wyskakuje i biegnie na piętro wyżej, to znaczy do naczelnika. Aha, mówię, coś jest nie tak. Za jakiś czas wracam. Znów kolejne minuty mijają. Wychodzi moja znajoma z moimi papierami, uśmiechnięta od ucha do ucha i mówi tak. W czerwcu jesteś urodzony. A ja mówię, co ty do mnie mówisz? W czerwcu jesteś urodzony, mówi do mnie. Ja mówię, czemu? Bo widzisz, tamta, która ci dała wizę, nie miała prawa ci jej wydać. Miała obowiązek zadzwonić na policję, żeby cię aresztowali. Zapłaciłbyś 500 tysięcy rubli, wtedy to było 50 tysięcy złotych. Mandatu, kary, wtedy deportacja do Polski i zakaz wjazdu do Rosji na kolejne 6 lat. Gdybym granicę przekroczył o 3 nad ranem, też bym dostał niedźwiadka w paszport i też nie mógł wrócić przez kolejne 6 lat do Rosji. Matki Bożej Fatimskiej, którą poświęcił zakopany święty Jan Paweł II i powiedziałem krótko, no to pokaż teraz, co potrafisz, bo ja jestem bezradny. Pokaż teraz, co potrafisz, bo ja jestem bezradny. I pokazała, co potrafi. I tak jest w życiu kapłańskim. Jeśli zdasz się na Boga, nie na ludzi, nie na znajomości, nie na pieniądze, nie na wpływy, tylko na Boga, On zawsze będzie działał i nigdy nie zostanie w potrzebie. Tam doświadczyłem tego, że nie liczy się znajomość. Nic nie można, jak się jest Polakiem. Nic nie można za pomocą pieniędzy, wpływów. Tam mogłeś się zdać tylko na Boga. I On nigdy nie zabił. On też tak samo działa tutaj. Tylko tutaj niestety. Częstokroć jest tak, że pośród kapłaństwa my mniej na Niego stawiamy, tylko bardziej na znajomości, na wpływ, na pieniądze. Nie wybieraliśmy dnia tych prymicji my. Opatrzność Boża wybrała ten dzień. Ksiądz arcybiskup na początku powiedział, że tak jak Pan Jezus po dwóch posyłał, tak dzisiaj w naszym Kościele też tylko dwóch posyłamy. Jednym z nich jesteś Ty. I w drugim czytaniu wezwał Ciebie Pan Jezus, zresztą wszystkich nas, ale to Ty tu jesteś dzisiaj główny, wezwał Ciebie i nas razem z Tobą do wolności. A w Ewangelii powiedział nam, od czego mamy być wolni. W życiu kapłańskim i nie tylko w życiu kapłańskim, w każdym innym powołaniu. Oto przechodzili przez Samarię i pragnęli przygotować mu pobyt Panu Jezusowi, ale nie przyjęto ich, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Kiedyś wam to tłumaczyłem, tę zależność Samarii i Jerozolimy, tę niechęć, która narastała przez wieki. Kiedyś to tłumaczyłem. Ta niechęć do Żydów, która była w Samarytanach i ta niechęć Żydów, która była wśród Żydów do Samarytan, to echo dzisiaj tej niechęci
treści wybrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii, Pana Jezusa nie przyjęto z tego powodu, że szedł do Jerozolimy, do Judei, tam gdzie są Żydzi. I oto Jakub i Jan strasznie dotknięci, zagotowali się tym, co zrobiono. Pytają: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? A to Pan Jezus, kiedy oni chcą grom z nieba sprowadzić na tych niechętnych nim ludzi, ich grom, mówi, w waszym postępowaniu nie może być odwetu. Nie może być odwetu w kapłaństwie. Nie może być obrażenia się na kogoś, kto myśli inaczej. Nie może być w kapłaństwie chęci pokazania komuś jego miejsca. Mówi Pan Jezus. Nie tędy drogą. Bądź od tego wolny. Od takiego myślenia i od takich reakcji. Nie nawrócisz nikogo, jeśli będziesz kogoś stawiał pod ścianą, jeśli siłą będziesz to chciał robić, jeśli nie dobrem i miłością, to żadną inną drogą. Dalej. Mówi do kogoś, jeden ktoś mówi do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz, a Jezus mu odpowiada: lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. W tym powołaniu kapłańskim, ale także w każdym innym, nie o komfort chodzi, nie o szukanie luksusu, nie tędy drogą. Komfortu, luksusu. Pamiętam jeden dzień skupienia z pierwszych dni mojego kapłaństwa. Ksiądz Czapiga, naprawdę mądry kapłan, zresztą mówiłem wam tu o nim nie raz, egzorcysta, więc zna się na diabłach, powiedział takie zdanie: zdążyłem wejść do przedsionka kościoła seminaryjnego, a kościół nabity księżmi po brzegu. Jeszcze wtedy wszyscy jeździli na te spotkania. I oto mówi tak: to pożądanie pieniędzy przylega tak do księdza, jak smoła do łapy, jak wsadzisz łapy w smołę. I tak ona ci się tam rozpuści, ta smoła, pod wpływem tego ciepła twoich rąk. Jak je potem wyciągniesz, to są takie oblepione, że ciężko to od tej skóry oderwać. Jak fala uderzeniowa poszła po kościele i wszyscy spuścili głowę. Tak powiedział profesor, nasz wykładowca, ksiądz Czapiga, który się zna na diabłach. Jezus mówi: nie tędy droga. Wzywa nas Pan Jezus do tej wolności w tych wszystkich aspektach dzisiejszej Ewangelii w kapłaństwie. Przykład kapłaństwa i braku wolności. Nagle w tym negatywnie. Oto 30 maja 1434 roku na rynku w Rouen spalono Joanna Dark. Procesowi przewodniczył biskup. Biskup, który był związany z Anglikami, z Burgundczykami. Biskup, który chcąc zachować własny stołek, musiał stać po stronie kolaborantów, najeźdźców w tej wojnie stuletniej. I który chcąc zachować własny stołek, koszą się nazywał, co tłumaczy się na polski kaptur. Wiemy, istnieją sądy kapturowe. Takie, zanim oficjalnie sąd coś stwierdzi, to już dawno wyrok został wydany gdzieś tam w innym grechu. Oddano jej cześć. Powiedziano prawdę o tym wszystkim, co zaszło. I ci sami, którzy ją oskarżali, ci sami rehabilitowali ją, bo zmieniła się koniunktura i oczekiwano od nich znów czegoś innego. Oto przykład kapłaństwa, które nie kieruje się wolnością, tylko kieruje się koniunkturą, oczekiwaniami.
i inny przykład kapłaństwa. Wczoraj byłem na odpuście w mojej rodzinnej parafii w Bożysławcu. Tam był proboszczem świętej pamięci za moich czasów jeszcze dziecięcych, potem licealnych, ksiądz Józef Walewicz. Wpadliśmy kiedyś na pomysł, bo musieliśmy chodzić piechotą do kościoła trafionego, żeby w naszej wsi postawić kościół. I zaczęliśmy stawiać, a że kościoły w tamtych czasach stawiało się strasznie trudno, bo takie były projekty, żeby wykończyć tych, którzy chcieli w czasach komunistycznych kościoły stawiać finansowo, no to mieliśmy horrendalny projekt, fundamenty laliśmy 2 lata. I oto jednego dnia, byłem już wtedy w 8 klasie, proboszcz mówi w niedzielę do ludzi: słuchajcie, jutro trzeba betoniarkę przeciągnąć z jednego miejsca na drugi, żeby móc dalej dać te fundamenty. Nie przyszedł nikt. I wracałem ze szkoły i widziałem przez płot, jak zaprzątnął się sam do tej potężnej betoniarki i ją ciągnął. Pewnie było kościół seminaryjny i ostatnie skrzydło seminarium do użytku, pracy było dużo. Przed dniem inauguracji i poświęcenia kościoła wszyscy pracowaliśmy. Ja kopałem z moimi kolegami kursowymi dół wokoło kościoła, taki rów do odgromienia. I w którymś momencie podchodzi do mnie ksiądz, głównodowodzący tymi pracami, i mówi mi, żebym wyszedł z tego dołu i poszedł za nim. Więc ja pokornie, byłem na drugim roku, wychodzę z tego dołu, idę za nim, on mnie prowadzi jakiś kawałek dalej, pokazuje mi palcem leżącą na ziemi deskę, mówi: podnieś i zanieś tam na górkę. Ja sobie pomyślałem: Boże, ksiądz Józef sam by się pod tę deskę schylił. I skoro wybrałeś mnie, bym to mówił, co mówię, tutaj pośród was, to chcę ci powiedzieć, że mimo wszelkich niuansów bliższy mi jest taki wzór kapłaństwa jak ksiądz Józef, niż ten, kto tylko palcem będzie pokazywał. Księże Jakubie, właśnie takiego oddanego, poświęconego, wolnego od wszelkich uzależnień kapłaństwa, ono wtedy będzie spełniać swoją rolę. Usłyszałem kiedyś zdanie, nie wiem, kto je powiedział. Powiedział je jeden z klerków moich rówieśników, wyższy na rok, kilka lat, ale z tych samych czasów, w których ja byłem w seminarium w Szczecinie. Że miarą wielkości w Kościele jest to, ile potrafisz przyjąć cierpienia, ile potrafisz wycierpieć dla Kościoła, od samego Kościoła. Miarą wielkości w Kościele jest to, ile potrafisz wycierpieć od Kościoła dla Kościoła. I takiego kapłaństwa ci życzę. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jedynego Boga. Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał 3. dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Bożyciela,
i realizować zadania, jakie przed nim postawisz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, dobry pasterzu, Ty powołujesz do swojej służby tych, których sam zechcesz. Prosimy Cię za wszystkich kapłanów, którzy wywodzą się, posługują i posługiwali w tej parafii. Wspomagaj ich w wypełnieniu tego, do czego każdy z nich został zaproszony. Prosimy Cię także, aby nigdy nie zabrakło szafarzy świętych sakramentów i pełniących dzieła miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, Mistrzu Życia, Ty jesteś Panem i Bogiem. Wspieraj rodzinę oraz przyjaciół księdza Jakuba. Niech Bóg nagrodzi wszystkich swoimi darami, aby zawsze mogli trwać w Twojej bezgranicznej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za Szymona. W dniu jego 30. urodzin obdarzaj go swoim błogosławieństwem i wszelkimi łaskami oraz wspomagaj w trudach codziennego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, Sędzio Wieczności, na końcu czasu przyjdziesz objawić swoją chwałę. Spraw, aby wszyscy zbawieni z rodziny księdza Premicjanta zostali obudzeni do życia, wprowadzeni do chwały Twojego Królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że możemy uczestniczyć w dzisiejszej liturgii. Spraw, abyśmy często przyjmując Boga w Eucharystii, budowali Jego Królestwo prawdy i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty dajesz swojemu ludowi udział w łasce płynącej z odkupienia. Spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli i mogli niegdyś osiągnąć zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy do ołtarza świecę. Jej światło rozprasza cienie mroku. Dlatego ciemności muszą ustąpić. To właśnie dzięki kapłanom możemy dostrzec to światło i za nim podążać. Chodź z owocami. Boże, bez Ciebie nie możemy uczynić nic dobrego. Przyjmij te owoce jako symbol naszych dobrych uczynków. Wiatry symbolizują piękno stworzenia, które wychwala swego Stwórcę, uczestnicząc w Eucharystii, która jest jednym wielkim dziękczynieniem. Włączamy się w tę pieśń chwały, uczci Boga. Wino i woda symbolizują wszystko, co w życiu stanowi prawdziwą wartość. Życie, przyjaźń, miłość ludzką i wszelką radość, jaką możemy przeżywać na ziemi. Wino zmieszane z wodą w czasie uczty eucharystycznej zostanie przemienione w krew Pańską. Patę nas chlebem. Chleb jest darem Bożym przynoszącym siłę. Jest środkiem podtrzymującym człowieka przy życiu. A przemienione w najświętsze ciało Pana Jezusa daje nam siły do kroczenia przez życie w radości i pokoju. Posłuszny, nie mam tu ja posłuszny.
dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa Pana naszego. Całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoje.
zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga, swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Felicytą Perpetuą,
Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Wyprosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie Te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani
na Jego ucztę. Amen. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
przedstawiciele grup parafialnych złożą w tym momencie życzenia księdzu neopresbiterowi. Drogi księże prezydencie, wspólnota parafialna życzy Tobie, byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. A Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, niech da Ci siłę i moc do realizacji Twojego powołania, abyś stał się dobrymi rękami Chrystusa, które go błogosławią, podniosą, podadzą chleb i otrą łzy. Niech Duch Święty nieustannie mieszka w Twoim sercu i nie pozwoli zapomnieć o tym, co w życiu kochane najważniejsze. A Matka Boża, niech otacza Cię swoim matycznym płaszczem i wyprasza potrzebne łaski. My ze swej strony zapewniamy o modlitwie. Szczęść Boże.
Dziękuję księżom, którzy pracowali i pracują w tej wspólnocie parafialnej. Księdzu Robertowi w sposób szczególny za przykład waszego kapłańskiego życia. Dziękuję księdzu Grzegorzowi Legutce, proboszczowi z Nowogardu. Dziękuję ojcu duchownemu z seminarium, ksiądz Łukasz Krasula, za jego ojcowską opiekę. Znamy się jeszcze sprzed mojego seminarium i już wtedy otaczała się mnie życzliwością księdza ojcze Łukaszu. Dziękuję Tobie za wszystko. Dziękuję Miłoszowi, to jest mój kolega z seminarium. Razem mieszkaliśmy w Opsie, jak ja byłem na drugim, a Miłosz był na trzecim roku. Dziękuję za przykład Twojego codziennego życia, za przykład Twojego człowieczeństwa, za to, jak jesteś kapłanem. Dziękuję księdzu Mariuszowi, Justowi, nie wiem, jak to odmienić. Może później przyjdę do pani polonistki. Tak, dziękuję Tobie, to Mariuszu, za przykład też i Twojego człowieczeństwa, za to, jakim jesteś kapłanem. Dziękuję za to, że zawsze mogę też na Ciebie liczyć. Dziękuję księdzu Markowi, też tutaj u nas ksiądz Marek posługiwał, ja byłem wtedy też ministrantem. Dziękuję za Twoją też obecność w moim życiu, za to, że też jesteś tym światłem, które pokazywało ku kapłaństwu. Dziękuję Wam. Dopowiem, że nieobecny jest święty ksiądz Robert, ponieważ pojechał pomagać innemu księdzu, który za nie mógł na kartło i po prostu odprawia w innej parafii za niego różne światła. Także nieżyjącym już dziadkom, czyli Sławowi i
Władcy Bogowi, za każdą modlitwę w mojej intencji, za dobroć, za wszelką troskę. Dziękuję również w sposób szczególny moim wujkom, mojemu ojcu chrzestnemu Ireneuszowi i wujkowi Sławkowi i waszym to najbliższym za wszelką dobroć, jaką też otrzymuję i z waszej strony. Niech Pan Bóg wam wszystkim, całej mojej rodzinie wynagradza. Dziękuję nauczycielom za przekazywaną wiedzę, za kształtowanie mojego człowieczeństwa. Szczególnie dziękuję pani Grażynie Motylińskiej oraz pani Ani Motyk za wysiłek, który włożyły, aby doprowadzić mnie do tego momentu, aby mógł spełnić swoje pragnienie. Dziękuję wam za to, że nie zwątpiłyście we mnie. Dziękuję za wszystko, Bóg zapłać. Dziękuję tym, wśród których podejmowałem ostateczne decyzje o wstąpieniu do seminarium. Dziękuję przyjacielom z geodezji za wasze wsparcie, za dobre słowo i modlitwy zanoszone w mojej intencji, za kształtowanie też mojego człowieczeństwa. Dziękuję rodzinnej parafii, wśród której wzrastałem, rozeznawałem swoje powołanie. Może nawet nie wiem, mówię wam, Bóg zabrać. Kto wie, może to wasze modlitwy wyprosiły kolejnego kapłana z tej wspólnoty parafialnej. Dziękuję alumnom seminarium duchownego. Dziękuję wam, bracia. Z wami zżyłem się najbardziej przez te ostatnie lata. I nie w sposób to jakoś wyrazić wszystko słowami, co dla mnie zrobiliście, co dla mnie robicie. Jestem wam bardzo wdzięczny i ufam, że każdy z was będzie mógł stanąć w tym miejscu, w którym ja teraz stoję. Dziękuję wszystkim wymienionym i niewymienionym. Może o kimś nie wiem, kto bardzo mi tutaj wspomagał. Dziękuję za wszelkie dobro, okazywaną życzliwość. Niech Bóg wam wszystkim hojnie wynagradza. Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego ksiądz prymicjant udzieli wszystkim tu obecnym błogosławieństwa. Pan z wami.
błogosławieństwo Boże, którym mnie Pan obdarzył, niech Cię błogosławi Wszechmogący Pan, abyś cieszyła się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Niech Bóg obdarzy Cię długim życiem, niech Cię nie opuszcza, ale pomoże łaskę wytrwania do końca, abyś mogła stać się uczestniczką wiecznego dziedzictwa w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Sprawy, abyście mogli zgłębiać tajemnice wiary i zasłużyć na udział w kapłaństwie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Wiernych dar miłości.
wszyscy, za których się modlimy, cieszyli się Twoim błogosławieństwem i łaską i wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego.